Cześć! Dzisiaj wykonałam dla Was taki oto dość ciemny makijaż Smokey Eye w wiosennych, choć dość ciemnych kolorach, pomarańczy z troszeczkę z odrobiną złota i zieleni. Jeżeli jesteście zainteresowane, jak wykonać go krok po kroku, zapraszam do oglądania. Na początek sięgamy po korektor, w moim przypadku będzie to dermakol i taki płaski pędzelek. Ponieważ wykonując makijaż Smokey Eye, wszystkie cienie, które mamy pod oczami, bardzo się uwidocznią. Dlatego trzeba je dokładnie zakryć. Sięgam po taki większy, puchaty pędzelek i puder, to jest akurat Madame Lambre w odcieniu 04. Nie za dużo go nakładam, potrzepuję i dokładnie zagruntowuję korektor. Teraz nakładam na całą powiekę ruchomą oraz powyżej załamania i na dolną powiekę bazę Art Deco. Dokładnie rozcieram bazę na całym obszarze pod łukiem brwiowym. Teraz sięgam sobie po taki matowy, pomarańczowy cień, jest to Make Up Geek Chicadi oraz płaski pędzelek języczkowy i pokrywam nim całą powiekę ruchomą, pozostawiając wewnętrzny kącik wolny. Tam później położymy cień złoty, którym rozświetlimy tą część oka. Staram się jak najdokładniej pokryć całą powiekę ruchomą, tak aby nie powstały żadne prześwity naszego naturalnego odcienia powieki. Teraz takim puchatym pędzelkiem i odrobiną tego samego pomarańczowego cienia rozcieram jego granice. Teraz sięgam po drugi puchaty pędzelek. On tutaj jest brudny, ponieważ jedno oko już malowałam. Jak widać, jest na nim taki zielony cień. I po taki cień w odcieniu khaki. Jest to Kobo numer 118 z serii Mono. I tym cieniem będę zaznaczać załamanie powieki i rozcierać aż pod łuk brwiowy, aby otrzymać taki kolor przejściowy. Poszczególne elementy makijażu, które wykonuję, zapewnie będą przyspieszone, ponieważ zazwyczaj, gdy wykonuję jakikolwiek makijaż oka, mam pod ręką okulary i rozcierając cień, czy nakładając go, co chwilę je po prostu zakładam. Teraz nie chcę tego robić. Telefon mam zamontowany niezbyt stabilnie, nie chcę tutaj wymachiwać co chwilę rękami, zbyt wielu kawałków fragmentów filmu po prostu wycinać. Dlatego też troszeczkę dłużej mi to zajmuje, ponieważ chcę mieć pewność, że cienie są dobrze rozstarte i tutaj nie będzie żadnych ostrych granic ani żadnych plam bez koloru. Dokładnie zacieram granice pomiędzy zielonym a pomarańczowym cieniem w kąciku zewnętrznym.
sięgam po cień Kobo numer 214 z serii Fashion. Jest to taki piękny, zielony, opalizujący cień. I po kulkowy pędzelek z Essence. I nim przyciemniam załamanie powieki, ponieważ chcę otrzymać taki efekt zielonego, ciemnego smokey eye. I od razu tym samym pędzelkiem rozcieram ten cień. I teraz znów sięgam po ten sam puchaty pędzelek, którym wcześniej nakładałam cień w kolorze khaki i rozcieram granice. Na początek skupiam się na zewnętrznej granicy cienia. I dopiero później łączę go z pomarańczem. I dalej dokładam. Chcę otrzymać taki efekt jak na tym oku, tutaj bardziej skupiony, ciemniejszy efekt tej zieleni, dlatego stopniowo dokładam sobie cienia w miejscach, w których chcę, aby jego koncentracja była największa. I ponownie puchatym pędzelkiem rozcieram. Teraz dokładam jeszcze odrobinę cienia tutaj w zewnętrznej części, delikatnie poniżej załamania powieki. Ponieważ ja mam delikatnie opadającą powiekę, nakładam cień w tej strefie, aby optycznie unieść sobie ten opadający fragment. I odrobinkę tutaj w zewnętrznym kąciku jeszcze dołożę. I wracam do tego puchatego pędzelka i naprawdę to już delikatnie, takie ostatnie dociągnięcia tego blendowania. I teraz skupiam się na połączeniu zieleni i pomarańczy. Cienie są niemalże idealnie zatarte. I wracam do pomarańczowego cienia i płaskiego pędzelka. I poprawiam jego kolor. Przede wszystkim tutaj w kąciku wewnętrznym i delikatnie wjeżdżam do zewnątrz i znów tym samym puchatym pędzelkiem, którym rozcierałam zieleń, zacieram tą granicę między cieniami. Całą dolną powiekę pokrywam tym kolorem khaki Kobo 118 Mono i takim małym, precyzyjnym, kulkowym pędzelkiem. Jest to Maestro 420 rozmiar 6. I zaznaczam całą dolną powiekę. Zatrzymuję się tutaj w takim dość wyraźnym momencie, gdzie linia wodna przechodzi w taki dziubek. U mnie jest ten moment dość dobrze widoczny. I dotąd nakładam zielonego cienia, wewnętrzny kącik pozostawiam wolny. Pędzelek kulkowy, którego wcześniej używałam do nakładania rozcierania zielonego cienia, dokładnie wycieram o wierzch dłoni. I kiedy już nie brudzi, nie zostaje koloru, delikatnie rozcieram nim zielony kolor na dolnej powiece. I tym samym kulkowym pędzelkiem z Maestro i tym razem tym opalizującym zielonym cieniem Kobo 214 zaznaczam nim zewnętrzny kącik aż do połowy powieki. I zacieram granicę między tymi dwoma cieniami. I tak właściwie to jest taki ostatni moment, aby nanieść poprawki tutaj w wyciągnięciu naszego kociego oka, aby ono było pod poprawnym kątem, żeby nie ściągało naszego oka w dół. To jest taki najlepszy moment na to, aby nanieść ostatnie poprawki. I w
wracam do kuleczki z Essence i rozcieram znów granice. I teraz zajmiemy się kącikiem wewnętrznym. Na początek takim złotym cieniem z Makeup Geek Gold Digger i takim bardzo precyzyjnym, płaskim pędzelkiem Maestro 360 w rozmiarze 6, który bardzo delikatnie zmoczę sobie wodą termalną. Mam ją w takim... przelałam sobie w taki pojemniczek z pompką. Psikam na dłoń. Tutaj moczę pędzelek. I zwilżonym pędzelkiem nabieram sobie tego cienia. I nakładam wewnętrzny kącik. Od razu łącząc go z pomarańczem i z zielenią. Delikatnie zacieram granice między złotem a zielenią oraz pomarańczem. I to samo wykonuję na powiece dolnej. I teraz sięgam po taki czysty pędzelek, również puchaty, typu Skunks. To akurat jest Zewa 222 Eye Finish. Dodatkowo rozcieram to złoto. I wracam do pomarańczowego cienia i płaskiego pędzelka. I dokładam go do środkowej części powieki. Przy użyciu pędzelka, którym rozcierałam pomarańczowy cień, zacieram granice po raz ostatni. I teraz zieloną kredką z Pets Fi Intensive Coal Eyeliner w odcieniu 030 Crazy Brazil zaznaczam linię wodną do 2/3 jej długości. W wewnętrznym kąciku nałożę białą kredkę NYX Jumbo w kolorze Milk i wracam do pędzelka kulkowego z Maestro oraz zielonego cienia Kobo i zagruntowuję sobie tą zieloną kredkę. Płaskim pędzelkiem nakładam biały opalizujący cień Ice Queen na wewnętrzną część linii wodnej. Delikatnie palcem zbieram nadmiar, aby nie dostał się cień do oka. I wracając do kuleczki po cieniu zielonym, zacieram granice, tworząc taką linię wodną w stylu ombre. Teraz wyczeszę rzęsy grzebykiem Inglota. Podkręcę zalotką. Zawsze rzęsy podkręcam dwukrotnie zalotką, ponieważ za pierwszym razem nie zawsze dokładnie złapę wszystkie rzęsy w kąciku zewnętrznym oraz wewnętrznym. Znów wyczesuję delikatnie, aby na pewno były rozdzielone i wytuszuję moją ulubioną maskarą Maybelline One by One. Ja tutaj przelałam sobie do niej troszeczkę tuszu. Kupiłam sobie jakiś czas temu taki wypełniacz do tuszu, który po prostu przelewamy sobie do opakowania. Dzięki temu zaoszczędziłam na kupnie nowej maskary. Szczoteczka jest świetna, bardzo lubiłam również zawartość tego tuszu. Niestety teraz nigdzie nie mogę znaleźć tego uzupełniacza, samego tego tuszu, który przyciskamy do pustego opakowania po starej maskarze. Kupiłam ją jakiś czas temu w Rossmanie, całkiem o niej zapomniałam. Zapomniałam też, kurczę, zrobić zdjęcia, nad czym bardzo ubolewam. Gdzieś mi się zapodziało to pudełeczko, nie jestem pewna, czy je wyrzuciłam, czy schowałam je do pudełka z denkiem, muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że to był wypełniacz z Essence, nie jestem na 100% pewna,
ale bardzo fajnie się sprawuje. I znów wyczesuję rzęs. Teraz pora na podkreślenie ust, ponieważ oczy mam dość mocno podkreślone. Usta zrobię sobie w takim jasnym, delikatnie różowym odcieniu. Jest to szminką Vibo Elixir w numerze 01. To jest taki bardzo fajny, dosyć neutralny odcień różu. I ja zawsze nakładam szminki na początku przy pomocy pędzelka. Kontur mam już narysowany, wypełniam usta bezpośrednio z opakowania. Teraz na policzki nałożę rozświetlające kuleczki z odrobiną różowego koloru z Catrice serii limitowanej Haute Future. Nie wiem, jak to się czyta. I nakładam je na szczyty kości policzkowych. Twarz wykonturuję bronzerem Honolulu z W7. Wachlarzem. Makijaż gotowy. Jeżeli Wam się podobał, proszę o kciuki w górę. Zachęcam do komentowania oraz subskrybowania. Do następnego. Pa!